Wiadomo, na co ksiądz Andrzej wyda spadek pobyt wdzięczny, że nie siedzi w więzieniu. Ksiądz Andrzej ma nowy pomysł na to, jak oczyścić swoje imię i odzyskać prawo do posługiwania się tytułem ksiądzecym. Eksperci i brytyjscy komentatorzy uważają, że to strzał w stopę, a THSON pisze wprost, że nie od dziś wiadomo, iż Andrzej nie jest najbystrzejszym członkiem rodziny królewskiej. Ksiądz Andrzej zamierza podważyć wielomilionową ugodę, która zawarł w lutym 2022 roku. Z Virginia Giuffre 39-latka twierdzi, że gdyby była nieletnia, uprawiał z nią seks. Giuffre jest jedna z kobiet, które oskarżyły zmarłego pedofila, a zarazem przyjaciela księcia Jeffrey Epsteina o straszycielstwo, pedofilię i handel ludźmi. Po samobójstwie milionera na ławie oskarżonych zasiadła jego przyjaciółka Ghislaine Maxwell. 61-latka jest nazywana przez media burdel mama Epsteina. Miała ona wyszukiwać i przygotowywać młoda dziewczęta do tego, by sypiała z bogaczami za pieniądze. Maxwell została skazana na 20 lat więzienia za handel dziećmi w celach seksualnych i siedzi za kratami. W sierpniu 2022 roku udzieliła wywiadu wideo, w którym odniosła się do słynnego zdjęcia, na którym widać ją, księcia Andrzeja i wówczas 16-letnia Giuffre. Poszkodowana mówiła, że dowodzi ono tego, iż poznała arystokratę. Daphne Barak, która rozmawiała z przestępczynią, upubliczniła teraz fragment rozmowy. Jednak o jej treści mówiła już w grudniu. Maxwell twierdzi, że jej wspomniana fotografia jest fałszywa. Nie pamiętam ich spotkania. I nie sadzę, żeby to zdjęcie było prawdziwe, stwierdziła. Dodała również, iż nigdy nie widziała oryginalu, a jedynie fotokopię. Daily Mail przypomina jednak, za autentyczność zdjęcia potwierdzili eksperci z dziedziny kryminologii. Ksiądz Andrzej wściekle na Karola i Williama. Nie bez przyczyny. Jak dowiedział się THSON, ksiądz Andrzej zamierza wykorzystać słowa przyjaciółki do walki o dobre imię. Podobno, jak dowiedział się Daily Mail, chce przeznaczyć na ten cel kilka milionów funtów, które zostawiła mu Elżbieta II w spadku oraz pieniądze, które uzyskał ze sprzedaży domu w Szwajcarii. Gazeta donosi, że w sumie chodzi o kwotę 10 milionów funtów. Pieniądze te chce wydać na prawników. Zarówno eksperci prawni, jak i brytyjska prasa nie zostawiają na pomysle Andrzeja suchej nitki. Lisa Blom, prawniczka z Los Angeles, która reprezentuje niektóre z ofiar Epsteina, powiedziała, że Andrzej nie ma szans na obalenie ugody z Giuffre. W wpadku na Twitterze powiedziała, Andrzej był reprezentowany przez doświadczonych najwyższej klasy, nie wspominając, ze drogich prawników, sędziowie nie pozwalają stronom umiejętnie reprezentowanym przez radców prawnych na podarcie umów, stwierdziła. Skompromitowany ksiądz Andrzej wciąż korzysta z celodobowej ochrony policji. Brytyjczycy są oburzeni. Andrzej sam również jest dorosłym człowiekiem, ma 61 lat, jest zdrowy umysłem i w pełni zdolny do zarządzania swoimi sprawami prawnymi. Sędziowie nie pozwolą, aby kompetentni dorośli po prostu podarli umowy ugodowe, dodała. Z kolei prawnik, którego pytał o zdanie Daily Mirror, stwierdził, że Andrzej powinien być wdzięczny, iż nie siedzi w więzieniu. Wyrok w sprawie zamachowca, który rzucił jajkiem w króla. Ile za to zapłaci? Także THSON w swoim komentarzu nie przebiera w słowach. Na stronie gazety możemy przeczytać, iż nie od dziś wiadomo, iż Andrzej nie jest najbystrzejszym członkiem rodziny królewskiej. Podobno król Karol III zna plany brata i nie zamierza go powstrzymywać. THSON uważa jednak, że monarcha powinien zmienić zdanie w tej kwestii.